Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a przed wami kolejny odcinek Skandal. Moi drodzy, dostałem od was garść hintów, co powinniśmy teraz zrobić, albo co powinienem sprawdzić, więc zacznę od samego początku, po prostu. Tam, gdzie skończyłem grę, czyli tutaj, sprawdzimy, co możemy tutaj zrobić, żeby było ciekawiej. Pytanie brzmi, czy ja jestem w stanie, na przykład, wyciąć tę gałąź? Nie mogę wyciąć tej gałęzi. Nie mogę też nic tu położyć. Pewnie potrzebuję czegoś. No właśnie, The Japan w komentarzach pisał, że może powinienem na przykład spróbować. Nie chcemy. Spokój. Że na przykład powinienem wziąć i tę maskę jeszcze pomalować u tego gościa, który tam malował. Bo zobaczcie, że ten szaman ma narysowany taki celownik, takie dwa kółka, nie? Dwa okręgi na twarzy, a ta nasza maska nie ma. Więc może musimy po prostu namalować coś jeszcze na tej masce, żeby było śmiesznie. Poza tym, dostałem cynk od Furu, że powinienem na przykład odwiedzić te cholerne śpiwory, być tam na dole, tam gdzie on te śpiwory trzyma. Może tam coś się znajduje, może tam coś jest, dlatego poczekamy, aż ten kolej sobie przyjdzie i spróbujmy znowu się zakraść, znaleźć dobry moment i przejść się do śpiworów i zobaczyć, czy rzeczywiście w tych śpiworach coś jest, czy jednak nic nie. Czyli tak, na początku kładziemy znowu tę przykrywkę i idziemy schować się tutaj. Okej. Schowaliśmy się. Zaraz poczekamy chwilę, aż on sobie wróci, bo może coś w tych śpiworach faktycznie jest. Jestem bardzo ciekawy, co tam może być. Poduszka? Poduszkę możemy zabrać? Albo coś w śpiworze może siedzieć. On zaraz się tam zajmie. Okej. Dobra. Dobra, idziemy i zobaczymy, czy to rzeczywiście coś jest, czy nic nie ma. A jednak coś jest! Jednak poduszka! Ha! No proszę! A pamiętacie, że jak tu skakałem, to nie zauważyłem, żeby to cokolwiek było? Okej. Dobra. Dzięki bardzo za podpowiedź w takim wypadku, Furu. Piona dla ciebie, bo rzeczywiście mógłbym się naprawdę mocno zatkać, gdybym nie przeszedł się tu i nie sprawdził, chociaż no, teoretycznie istnieje szansa, żebym jednak się przeszedł, ale to nigdy nie wiadomo do końca. W każdym razie fajnie, że już mamy to za sobą. Teraz pójdziemy, moi drodzy, do wymian. Do tych nieszczęsnych wymian, które do tej pory jeszcze są dla mnie problematyczne. No właśnie, ale zobaczcie, z tym kolesiem możemy sobie podyskutować, ale czy on potrafi jednak? No proszę. Czyli rzeczywiście mieliście rację, że trzeba będzie jeszcze pomalować, bo to rzeczywiście nie było idealnie dokładne. Tak. Słuszna wasza rada była. Dziękuję pięknie, to też faktycznie mieliście rację pod tym kątem. W sumie The Japan mi napisał o tym, więc dziękuję ci pięknie za tę podpowiedź. No i teraz rzeczywiście mamy dokładnie taką maskę, jaką ma szaman. Tak? To był bardzo, bardzo taki element, którym po prostu trzeba było zauważyć, tak? Trzeba było być spostrzegawczym i uwzględnić faktycznie ten mały detal. Sorry, jak trącam w ramię, na którym stoi mikrofon, ale czasami, jak gestykuluję sobie po prostu, czasami. Tego nie widzicie, no bo nie nagrywam z kamerką i nie planuję nagrywać z kamerką od razu, gdyby znowu ktoś jeszcze chciał spytać po raz 123. Dobra, moi drodzy, dostałem też kolejny cynk, jeśli chodzi o te wymiona. Że może wystarczy je po prostu poobserwować. Co się stanie, jak po prostu poobserwujemy te wymiona? Tylko pytanie, czy trzeba je poobserwować tu na zoomie, czy poobserwować je poza zoomem. No dobra, moi drodzy, to było prostsze niż myślałem. Przyjrzyjmy się razem wspólnie do odpowiedniego momentu, bo zobaczcie, lewy, prawy, środkowy, prawy, środkowy. Lewy, prawy, środkowy, prawy, środkowy. Dobrze. Popatrzę na swoje notatki, ale ja miałem inny pomysł. Lewy, prawy, środkowy, prawy, środkowy. Coś się dzieje z nimi. Aha, tak jakby się napełniały troszkę. Teraz możemy tutaj pewnie to wlać do fiolki, jak zemrzycie. Tak! Yeah! Mleko! Mleko z burako krzaków, z burako wymion. Dobrze! No i zobaczcie. Czyli czego nauczyliśmy się po raz kolejny o tej grze? Nauczyliśmy się, że czasami nie trzeba szukać wskazówek do danej zagadki po całej planszy, tylko czasami wskazówka jest po prostu już tutaj przy samym elemencie. Wystarczyło po prostu popatrzeć,
co jak z czym. No jest to trochę mylące, bo wcześniej rzeczywiście trzeba było poobserwować teren i dopiero wtedy zauważyć, że coś tam się dzieje. Ale mimo wszystko i tak jestem zadowolony. Dziękuję bardzo za wasze podpowiedzi również z tym, że trzeba było po prostu poobserwować. Super! Dobra, moi drodzy, poczyniliśmy pewne wskazówki. Cieszę się, że... O, to jest to... No, normalnie lewitujesz, chłopcze. Nie, nie spadaj tam! Więc no, fajnie, podoba mi się to, że wspólnie dajemy radę rozwiązywać te zagadki. Gdzie ja się zatnę, to mi podpowiecie i jest elo. Także dziękuję wam jeszcze raz. A będę wam pewnie dużo jeszcze razy dziękował. Dobra, moi drodzy, więc wrzucamy teraz kolejny składnik. Może ta poduszka będzie tego szamana. Bo w sumie to bardzo podobna poduszka jest do... chyba do koloru, nie? Szamana. Tylko jeszcze wydaje mi się, że potrzebujemy... On ma jakąś grzechotkę na końcu swojej ręki, pamiętacie? Może to jest potrzebne. Wow! Zapłonęło niebieskim płomieniem. Zobaczcie. Mamy niebieski płomień! No i teraz pytanie brzmi. Ja muszę jedną rzecz sprawdzić, zanim pójdę pod wodę, bo na pewno pod wodą to się nam przyda. Ale chciałbym sprawdzić, moi drodzy, czy niebieski płomień, który będę miał na swojej łapie, zgaśnie na deszczu. Nie zgaśnie na deszczu. Haha! Nawet deszcz nie potrafi go zgasić. Świetnie! Bardzo mi się to podoba. Widzicie? Niebieski jest jego ciałko, ale on ma na końcu właśnie jakąś grzechotkę, czy co to jest. Dobra, postarajmy się teraz tak, wrzucić to. Tak! Teraz już można! I teraz jeszcze wrzucimy poduszkę. Dobra. Okej. Okay. Tutaj coś jeszcze można zrobić. Aha! I żeśmy po prostu w ten sposób zbudowali atrapę szamana. Dobrze. Jeszcze nie wiem, do czego mi się tu przyda. Chociaż wydaje mi się, że może trzeba by to też zakombinować, wiecie, w odpowiednim momencie. Na przykład... Gdybyśmy... chcieli... Dobra. Spróbujmy użyć teraz... noża. Nie, a spróbujmy użyć... tego. Ha! Pytanie, czy zdążę. Podchorąży zawsze zdąży. Okej, tylko dziwne jest to, że ten łachca nagle tak patrzy na to, coś się tam zrzucało i nic. Łachca wygląda na to, że są naprawdę głupi. No ale udało się uratować, moi drodzy, szamana. Dziewczynę szamana uratowaliśmy. No dobra. Teraz pytanie, co trzeba będzie powrzucać tutaj? No jeszcze nie wiemy tego. Ale uratowaliśmy szamana i teraz po prostu musimy... prawdopodobnie wpuścić szamana do środka. Potrzebujemy jakichś dwóch obiektów, które chyba są gdzieś takiego owalnego kształtu. Dobra, ale uratowaliśmy szamana i to jest najważniejsze. Dobra, lecimy dalej, że tak powiem, zagadki rozwiązywać. Jestem ciekaw, czy można niebieski płomień tutaj zapalić. Można? Ło, zobaczcie, możemy zamieniać zwykły płomień na niebieski płomień. W sumie bardzo ważna mechanika. Ale, a tak, my musimy teraz... tak pod wodę wejść, bo tu pamiętacie, było pewne tajemne przejście. I na przykład gdybym nie zauważył go wcześniej, to bym się zastanawiał, to jestem ciekaw, czy bym odkrył, że tu rzeczywiście to przejście jest. O, tylko, poczekajcie, bo ja nie chcę ryzykować, dopóki to tam się tam, o właśnie, zasysa. Zobaczmy. Okej, jest jakieś przejście. Uuu, wow. O, jakie mega. Patrzcie. Wow. No powiem szczerze, ładne. Co to? No siema. Ty dziwny stworku. Aha. Ten dziwny okowąż mnie po prostu pożarł. I to dupka ci nie płonie przez to? Dobra, zakładam, że szanowny pan okowąż po prostu jest timerem. Czyli trzeba szybko tu wypłynąć, szybko zabrać cokolwiek tutaj jesteśmy w stanie znaleźć i uciekać. Tak coś czuję. Dobra, muszę klikać S prawdopodobnie. No klikam. Czy spacja? Kurczę. Ej. Co się klikało, jak się świeciła taka łapka? Wydawało mi się, że trzeba klikać S bardzo intensywnie. Jestem w błędzie? Powiem wam szczerze, chyba nie jestem w stanie tego wyrwać. Nie jestem w stanie, już trzeci raz próbuję, wszystkimi klawiszami jakie się da i nic. A pytanie brzmi w takim wypadku,
czy ja czegoś potrzebuję, żeby to wyrwać jeszcze? Czy ja może potrzebuję jakoś... Na przykład może potrzebuję jakoś... Ojoj. Ale widzę, że skill się nie zmienia, okej. Może potrzebuję jakoś właśnie... Jakoś rozproszyć tego potwora. Może właśnie... Może właśnie moim skillem. Sprawdźmy to. Bo w końcu to ma wielkie oko, więc może da się go oślepić. Zobaczmy. Test numer jeden. Ale jak otworzy oko może... O właśnie, teraz. Kurde! A zobaczmy jeszcze jedną rzecz. Co się stanie, jeżeli ja na przykład pójdę do wody? Aha, jak idę do wody, to wąż automatycznie już się też chowa, okej. Już mi się wydaje, że trzeba dobrze wytimingować. Po prostu oślepić go, kiedy on będzie otwierał oko. Zobaczmy. Ha! Ha, ha! Widzieliście to dobrze, Stanisław! To było piękne! Dobra! I mamy fragment jakiegoś kamienia. Nie mam pojęcia tylko, co to jest. Sprawdźmy, co to jest. Golden mineral. Using a technique that nobody remembered, these times the ancestors melted these stones into a fire and made marvelous items with them. It was sure a very rare and valuable good, but the ability to work with one of those wasn't common anymore. Jakiś minerał. Ale coś mi się wydaje, a może to zobaczcie, może widzicie? O, może ja potrzebuję tego minerału, żeby naprawić na przykład broken lever. Dobra, ale na szczęście jeszcze wiemy, co trzeba robić. Znaczy, powiedzmy sobie szczerze, że ja wiem na przykład, że jeszcze co wiem, mam pomysł, co trzeba robić, o to chodzi mi. Więc teraz, moi drodzy, póki mamy ogień, który jest wrażliwy na deszcz już teraz, to może spróbujmy w takim wypadku przejść się do pana... Jak on tam się nazywa? Kowala! Wszędzie zamieniam pomyczki żółte na niebieskie, bo coś mi się wydawało, że jak ostatnio przeglądałem achievementy, to było coś, że wszędzie mam zaświecić niebieski ogień. Oczywiście też mi się przyda, tak? Bo jak gdzieś jakimś cudem mi się zgasi, to miło by było... A tutaj nie było żadnego... tak, żadnego skupiska ognia to nie było. To miło by było rzeczywiście może... ten ogień wszędzie zapalić na niebiesko, faktycznie. Jestem ciekaw, czy tu też mogę. To też mogę zrobić niebieski ogień, bardzo dobrze. I tu mogę zrobić niebieski ogień, wszędzie pozmienię ten na niebieski ogień i zobaczymy, czy to rzeczywiście, zanim opuścimy tę lokację, bo prędzej czy później będziemy ją opuszczać, czy to coś nam da. No dobra, moi drodzy, zobaczmy, czy uda mi się, chyba się uda rozpalić ogień, nawet jeżeli jest niebieski płomień. Dobra. I teraz rozdmuchamy to. Aha. Energia, energicznie. Ło. A, to trzeba rzeczywiście taki quick time event, można by powiedzieć. Trzeba bardzo mocno tutaj pracować klawiszologią, żeby móc rozpalić ten ogień na tyle, aby zapłonął w piecu. Dobrze! Poszło! Yeah! I teraz kowal powinien być mi bardzo wdzięczny. I w nagrodę wykuć mi, że tak powiem, odpowiednią rzecz. Nie mogę z tego jeszcze skorzystać. No siema. O dobra, widzicie, jest ta część tutaj. Zobaczmy, co mi powie. Okej. Jest fajnie. No dostanie jeszcze to. Fajnie, zebrał sobie. I teraz prosiłbym cię o wykucie. Widzicie, że potrzebowałem tej rudki. Tego dziwnego minerału, żeby on mógł z tego właśnie wykuć mi o wiele lepszy. Pięknie mu idzie. Wajchę! No i dzięki tej wajsze będziemy w stanie już, moi drodzy, zrobić coś ciekawego, czyli prawdopodobnie wody potrzebujesz. Proszę bardzo. Oto i woda. Okej. Będziemy mogli przejść prawdopodobnie dalej, jak znam życie. No bo co nam zostało? Bo zostało nam rzeczywiście zamontować tę wajchę i puścić światło na ten wielki kamień. I to w sumie wszystko. Nie mam więcej pomysłów, co można robić w tej lokacji. Ale jest jeszcze cały czas ten dziwny kamień, który jest nad ogniskiem. Blacksmith bid farewell to Teku with gratitude. His forge was back in operation. Nie ma sprawy, ziom. Dobra, żegnamy Hewajstosa. I idziemy teraz, moi drodzy, jeszcze odwiedzić lokacje, których nie odwiedziliśmy, bo cały czas jeszcze chcę... wszystko podpalić na niebieski ogień.
Tej świeczki po prawej stronie prawdopodobnie nie da się podpalić na niebiesko. Więc jakoś z nią przeżyję. Ciekawy jestem, czy to można podpalić na niebiesko. Tak! To też jest niebieskie. Dobra, w ogóle fajnie by było, gdyby jakiś sekret był związany z podpaleniem wszystkiego na niebiesko. Ale coś mi się wydaje, że chyba jednak nie. To jest chyba tylko i wyłącznie achievement. To jest ten sekret. Przecież na dobrą sprawę, teraz mam ogień w ręku. I jak otworzyłem te przejście, to zobaczcie, że lata sobie ten mały ziomek. I jestem ciekawy, czy on w jakiś sposób może pomoże mi dostać się na tamtą stronę. Może to jest kolejne jakieś miejsce, które trzeba potraktować. No nie, zobaczcie, teraz ten mały dziad nie chce otworzyć sobie. Ten mały dziad w tym momencie nie chce otworzyć. Nie wiem czego, to jest jakoś koło odwłoka jego. Ewidentnie nie chce współpracować, widzicie? Nie chce. Nie reaguje już teraz. A szkoda. To byłby fajny motyw taki. Jestem ciekaw, czy tutaj można coś zmienić. Zobaczmy. My Baby Blue. Dobrze, dostałem achievement My Baby Blue. I to faktycznie oznacza... Tak, to jest achievement za to, że udało mi się podświetlić wszystkie możliwe źródła ognia na niebieski. No nawet za to achievementa dali. To jest fajne. Dobra. Widzicie, cały czas tam na górze widzę, że jest ten klejnot i o tym wcześniej mówiłem. Klejnotu widzę, że nie da się zdobyć z tej strony, chyba że uda się na przykład tam wskoczyć. Widzicie? Nie da się. W ogóle Teku się nie łapie za tamtą łapę. Nie, to jest ciekawe, jest bardzo interesujące. Dobra, ale lećmy, moi drodzy, teleportujmy się teraz. Bo czas prawdopodobnie wykonać ostatnią albo jedną z ostatnich czynności w tej lokacji. Czyli właśnie puścić ogień. Zamontować tutaj... To jest dziwna machina, która może zmieniać dzień z nocą, widzicie? Bo to jest i księżyc, i słońce. W każdym razie montujemy. I zobaczymy, co się stanie. Okej. Tu się coś pojawiło jednak. Coś tam znowu się pojawiło, dlatego tutaj ten skrót jest. Dobra, a co się stanie, jak tu wrzucimy ogień? Co nam to pokaże? Inserted his candle into the old artifact. A beam of light was projected on the great mural. There it was. A hidden painting. Ukryty obraz, ale zobacz, to wszystko wygląda, jakby tu wszyscy byli szczęśliwi, tu jeszcze zanim Łakcza w ogóle się pojawili. Wszyscy są zadowoleni, wszyscy są... po prostu żyją swoim życiem. O, proszę bardzo, pan Burak. No jakiś burak. No dobra, co tu mamy? Tutaj modlą się do kogoś? Wow! Jaki dziwny stwór. Jakiś bóg może ich. Tu jest woda. Tam na górze jest jakieś przejście. Ej, fajny obrazek, tylko pytanie. Czy odkrycie tego obrazu... Czy ten obraz skrywa jakąś tajemnicę? Skrywa jakąś wskazówkę? Co to w ogóle jest? Zobaczcie, jaki dziwny stwór. No, jestem ciekawy. Tylko navigate można, czyli tylko mogę się poruszać. Tu na dole jest rybka. Rybka lubi pływać. Może te znaki na ścianie obecne tutaj, zobaczcie, które są, może pokazują, na co mam zwracać uwagę, chociaż w sumie ciężko powiedzieć. Nigdzie mi się jakby nie triggeruje... Co do Pinokio? Jesus. Nigdzie mi się nie triggeruje nic, jak najeżdżam, jak nawiguję, ale może tu gdzieś jakaś jest wskazówka. Leje wodę. Ten koleś leje wodę na tego dziwnego bożka. Coś tutaj karmił jakiegoś mniejszego typka, który jest mega gruby. Ten, nie wiem, ten się powiesił, czy co? Nie mam pojęcia. Dobra, okej. No to udało nam się tam coś takiego przyuważyć. No dobra, okej. Czyli po prostu ukryty obraz i nic więcej, może trzeba z tym szamanem pogadać. Ale najpierw zobaczmy, co to jest za dziwny schemat, który pojawił się tutaj. Zobaczcie, jest fioletowy, niebieski, pomarańczowy, żółty. Co to znaczy? Co to jest? Co to oznacza? Ha! Zagadka! Press button! Okej! Wąż, amulet, indianin, łódka, jakiś paw, papuga, wąż. Okej, wszystko ma swój kolor, jak widzicie.
Czyli może trzeba na podstawie tamtego rysunku wywnioskować, jakiego koloru są te wszystkie tutaj... jakiego koloru są te wszystkie stwory? Czy tam był wąż? Nie pamiętam. Dobra, w takim wypadku to może być, ciekawa zagadka. Może jak to rozwiążemy, dostaniemy ten cholerny klejnot. Zatem mi się cały czas wydaje, że ten klejnot możemy zdobyć. No nie wiem, tutaj wygląda jakby to był jakiś ptaszor. I ten dziwny ptaszor jest niebieski. Boże, pomarańczowy. Co więcej? Tam była jakaś papuga. Znaczy, tu mamy też jakiegoś bożka i ten bożek, zobaczcie, jest niebieski. Czy to ma jakieś znaczenie? Tu jest jakiś dziwny dupkoludek, ale nie mam pojęcia, czy on coś oznacza. Tutaj mamy jakiegoś latającego jeszcze ziomka. Powiem szczerze, wydawało mi się, że powinienem tutaj odgadnąć, jakie kolory co ma, ale na przykład żadnego węża tu nie widzę. A jeszcze jest papuga, jakiś amulet jest. Czy ja to muszę znaleźć w jakimś innym miejscu niż na tym obrazku? Tylko w takim wypadku po co jest ten obrazek? Wiecie, co jeszcze zauważyłem? Zobaczcie, łódka ma jedno piórko. Paw ma 6 piórek. Papuga ma 5 piórek. Wąż ma 3 piórka. Amulet ma 2 piórka, a Indianin ma 4 piórka. To już jest jakaś wskazówka. To mi się wydaje, że całkiem ciekawą rzecz odkryłem. Ale z drugiej strony teraz pytanie brzmi, co to oznacza? Co z tego, że wiemy, że każdy obrazek ma różną liczbę piórek? Mój pierwszy pomysł, który prawdopodobnie, jest błędny, to żeby na górze ustawić węża. I tu ustawić węża. Tak, a na dole ustawić łódkę i łódkę, dlatego że jest jeden znaczek, nie? Ale to nie było chyba to. Bo to są trzy półkola, jeden trójkąt, ale to raczej nie było to. No więc pytanie brzmi, jaka powinna być kolejność i co mi tę kolejność ma pokazać? Fioletowe, czy mamy policzyć, ile jest fioletowych elementów, ile czerwonych, ile żółtych, a ile niebieskich na tamtym rysunku? O to chodzi? Cholera wie. Jestem ciekawy, czy mogę na przykład rozświetlić to moim supermocą. Nie. Myślałem, że będzie łatwiej, że nie będzie trzeba ciągle... że nie trzeba będzie ciągle machać, ale jednak będzie trzeba machać. Czyli mamy poszukać... Ale tutaj wszystko jest pomarańczowe. Jak mam wiedzieć, co jest pomarańczowe, a co nie jest? Może chodzi o czapeczki? Niektóre stworki mają czapeczki. Widzieliście? Tam były półkola, a tam były takie trójkąty. Zobacz, widzicie? Tu jest czapka żółta na przykład. Tak mi się teraz zdawało. Ten ma żółtą czapkę. Niektórzy mają żółte czapki, ale... O, a ten ma niebieską czapkę. Na przykład, nie? A ten ma fioletową czapkę. Może to o to chodzi, zobaczcie. Fioletowa czapka. Tak, tu chyba chodzi o szukanie czapek. Ej, ale mega. Ej, no fajny pomysł. Dobra, no to o, to będę potrzebował chwili, żeby sobie wszystko ponotować, ile tych czapek uda mi się znaleźć. No dobrze, jeśli się nie pomyliłem, jeśli wszystko zauważyłem tak, jak powinienem, to tak. Czerwonych faktycznie jest jedna. Fioletowych znalazłem dwie. Więc trzeba tu zmienić na dwie. Żółtych znalazłem 4. Ło, było! Indianin, 4. Natomiast niebieskich też znalazłem 2. I to powinno zdziałać. Okej. I teraz pytanie brzmi, czy to znaczy... Pytanie brzmi... Czy ja coś źle? Chyba jednak nie do końca. Ale to możemy posprawdzać. Na przykład załóżmy, że... pobawimy się żółtymi. Czy żółty się pomyliłem? 4. Dobra, były 4, wróciliśmy do 4. Czy jest więcej niebieskich w takim wypadku? Nie. Dobra, to pytanie teraz brzmi, czy w takim wypadku to oznacza może, że to trzeba ustawić, ale nie ma żadnego efektu, dopiero efekt się pojawi. Jak wrócimy na tamto miejsce? Przecież wydaje mi się, że efekt powinien pojawić się tutaj, więc czy ja źle policzyłem w takim wypadku? Dobra, pierwsze znalezisko tutaj. Zwiedzając te lokacje, nie zauważyłem, że tutaj pod tym stogiem siana kryje się kolejny koleś, który ma fioletową czapkę, więc to jest pierwszy koleś, który się nie zgadzał, więc sobie donotowuję, że jeszcze jedno fioletowe musimy dodać. Ale pytanie, czy to wszystko? Proszę bardzo, Szynka przyuważyła tutaj kolejną czapkę. Żółta schowała się za tym pałąkiem. W ogóle nie widziałam jej wcześniej.
dziewczynka lubi hidden objecty, to może dlatego łatwiej będzie jej znaleźć takie rzeczy. Tu jest niebieska czapka, szukamy dalej. Czy jeszcze gdzieś są jakieś czapki, które są ekstra ukryte? No dobra, dlatego nie zabanglało, bo okazało się, że musieliśmy nanieść dwie poprawki. Czyli tak, na pewno jest o jeden więcej fioletowych, czyli trzy. Tak, i jest jeszcze jeden żółty. Dodatkowy się skitrał jeszcze. Pięć. Tak! Tak! Haha! Wiedziałem. No i mamy ten klejnot, ale co z tym klejnotem? I drugi klejnot. I to chyba oznacza, że te dwa klejnoty potrzebujemy, żeby wejść tam, gdzie teraz szaman na nas czeka. Kojarzycie na pewno to miejsce. Dobra, to lecę po ten drugi. Jest, proszę bardzo, zielony kryształ. Dwa kryształy, zielony i czerwony. Teku could now contemplate the painting fully. At the center of the mural, there was an enormous monster letting out a terrifying laugh. Under its feet, people were doing all types of tasks. He understood then that this terrible vision was what had driven that man crazy. But what was that creature? And why did the tribe seem to worship it? Bardzo dobre pytania, na których odpowiedzi oczywiście nie znamy. Co mam tutaj opisane? Large red jewel, a human-shaped statue was holding it inside the sanctuary. A tu mamy green crystal, a bird-shaped statue. Okej, czyli zielony jest ptaszek, a to jest człowiek. Czerwony człowiek, zielony ptaszek. Czekajcie, w ogóle jak to brzmi? Czerwony człowiek, zielony ptaszek. Brzmi jak... Tak. Nie wiem, czy było cię słychać, ale masz rację, zdecydowanie. To lecimy teraz do bramy. Jeszcze zanim pójdziemy tam do tych zabawek, to jeszcze jedną rzecz chcę zobaczyć, bo widziałem jeszcze w achievementach, że jak się schowa do tego, jak się schowam do tej dziwnej beczki, mając zapalone światło, to powinien być kolejny achievement. Bo ze światłem będzie mnie widać. Widzicie? Widać mnie ze światłem. I teraz pytanie brzmi, czy Łakcza się zdziwi, czy się zainteresuje? Powinien. I powinno mi to striggerować jeszcze jeden achievement. Tak ostatnio go sobie przeglądałem i całe szczęście to zrobiłem. Tak, widzicie? Znaczy wy nie widzicie, ale dostałem achievement. Ups! Właśnie z narysowanym wazonem, z którego że powiem, epatuje światło. Także to chciałem zrobić, więc bardzo fajnie. Emanuje, wiadomo o co chodzi. Szynka przyszłość mnie poprawia. Dobra, więc tak jak Szynka zasugerowała. Czerwony człowiek trzyma zielonego ptaka, tak? Czerwony człowiek trzyma zielonego ptaka. Jakkolwiek, a gdyby szynka się pojawia, to oczywiście muszą lecieć perwy. Tylko tutaj nie widziałem, żeby w tym miejscu byśmy dostali żadnego unikalnego przedmiotu nie dostaliśmy, zobaczcie. Z poprzedniej planszy dostaliśmy taką maskę. Tak? Rzeczywiście to do cięcia jest z nami zawsze. Takie tło niebieskie pokazuje, że rzeczywiście razem z nami zostają do końca gry pewnie te elementy, chociaż niebieskie tło miała również ta instrukcja, a już instrukcji nie ma. Także to też jest ciekawe. Co to jest to? Bęben? Trzeba tam tamować? I co się stało? Zrezygnowało się? Tu już mi się udało go uratować, tylko pytanie brzmi, o co chodzi. Coś jakby... Chyba nie rozumiem, co tu trzeba robić. Może trzeba w odpowiednim momencie walnąć w ten... w bęben. Tylko, co to ma być za moment? W ogóle, żeby uciekać, to drży ta płachta na górze. Średnio, powiem ci, że średnio jest to logiczne, co tu trzeba zrobić. A jak sobie zejdę do kolegi? Aha! To po prostu mnie dopadnie. Szybko poszło. Okej, oni teraz się spotkali, to może teraz trzeba? Nie. W każdym razie, a może trzeba trafić równocześnie? Poczekaj, a może trzeba na przykład równocześnie z piorunem? Bo ten piorun, to pioruny tu strzelają, nie? Tak. Może to o to chodzi. No. Chyba się spóźniłem. Tak! Widziałaś? No po prostu czuję się mądry. On też się uśmiał.
Czyli żeby... Ej, ale to jest świetnie pomyślane. Uderzyć w bęben tak, żeby łakcza nie usłyszeli. Ej, świetne. Bardzo pomysłowe, chociaż... No, trzeba było trochę pokombinować, faktycznie. Ej, podoba mi się ten motyw. Dawaj, burza, jeszcze raz. Tak. Sukces! Nie usłyszeli, że otwieramy. Tylko pytanie, czy to już jest koniec? Czy jeszcze coś? Czy jeszcze jakaś zagadka? Do you want to save? Moi drodzy, tak! Przeszliśmy drugi etap. Chcemy zapisać, oczywiście. Zapiszemy sobie to nawet na trzecim save, żeby było śmieszniej. Chociaż... Czekajcie, bo ja lubię... O, nie zapisałem gry. Aha. No, wcisnęło mi, nie zapisało mi. No trudno, dobra, zapiszemy jak... Zobaczymy tę cutscenkę teraz. As soon as he took his first steps in the tunnel, the gigantic stone door closed behind him. The light from the candle bounced down the narrow stone passageway while he searched for some clue that would lead him to the shaman. When he pointed his tenuous light at the ground, Teku thought he could make out the footprints of Yaka and his captors. He was slowly bending down to study them, when suddenly he noticed that several dark forms were emerging from between the rocks. It was a trap. When he stood up, Teku received a sharp blow to the head, and he saw no more. Teku, open your eyes. Come on, wake up. Teku sat up slowly. He felt as if his head was about to explode. Up here, by the light of the gods. I didn't think you survived the attack on the village. How did you manage to get here? I was starting to think all was lost. Despite being locked in those cages, Master and apprentice couldn't hide their joy at finding one another. Teku told the shaman how some people had managed to survive the fire. He spoke of his adventure in the marshes, of how the monkeys had carried him in flight through the trees. Yaka was astonished by what his apprentice was telling him. They talked about this for a long time. Then Teku asked about the strange creature they all worshipped in the painting on the wall of the cavern. His master's expression suddenly turned serious, as if it was something he would have preferred never to have to speak about. It all started long before your birth. As you know, our ancestors were born after the fourth destruction of the world. Since then, we've populated the earth and tried to honor the gods, whose wrath could bring on another cataclysm. Living in harmony and respecting this world should be our very nature, no? But there is something inside us. A dark corner inherited from the primeval night that makes us place greed and power before all the good we might create. The confrontations between tribes started up again, and fire, once a symbol of wisdom and a sacred gift from the creators, began to be used for destruction. We seemed doomed to repeat our fate. But this time we weren't alone. After the first eons, a creature of great power rose up in the mountains. A gigantic being the face of a bird, full of wisdom and light. It showed us how to rebuild the cities and
recall the teachings the ancients had forgotten. The tribes called him Tezca. It's the same creature you saw in that painting. But the monster Teku had seen in the painting was terrifying. More like a tyrant than a wise leader. His deep, almond-shaped eyes reflected insanity. Seeing his apprentice so confused, Yaka continued with his story. For a time, under the teachings of Tezca, the ancients were able to prosper. Until, little by little, they started to worship him as a god. Then some of them started to perform sacrifices in his honor to gain his favor and attention. In this new situation, the tribes became divided. Some started to capture prisoners from other villages to offer up in sacrifice to Tezca. Others abandoned their homes in search of some place far from all that madness. Our ancestors even dared to cross the sea. But that night, we met up with our past again. There was something in that story Teku couldn't understand. As he was telling it, the shaman vacillated, as if he were hiding something. Why would a creature as wise and good as the one Yaka was describing allow itself to be seduced by terrible sacrifices? Nevertheless, before he could ask, the conversation was cut short. Hanging from the belt of the warrior, Teku could see a bunch of keys. These could be the keys to the cells. Now, he had to put his mind to getting them and escaping. No dobrze, moi drodzy, tak zaczyna się akt trzeci, można by powiedzieć. Czyli widzieliście, całkiem fajna, poruszająca historia. Ale pytanie brzmi, co my teraz jesteśmy w stanie zrobić i czy gra rzeczywiście mi się zapisała, jak nie zrobiłem zapisu, ale nie będziemy kontynuować tego już dalej, moi drodzy. Najważniejszą rzeczą jedną, którą muszę powiedzieć na sam koniec tego odcinka, jest to, że to jest Yaka. To jest nasz szaman. Myśmy wreszcie go odnaleźli. Tamten koleś, co bił w bęben, nie był szamanem. Mi się tego wydawało, że to jest szaman. A to jednak nie był on. W ogóle coś tutaj wieje po lewej stronie, może to też ma jakieś znaczenie. Czekajcie, może widzicie, jak będzie wiało. To trzeba pociągnąć za ten sznurek w takim wypadku. Znaczy, mam nadzieję, że gra mi się zapisała. Jak mi nie zapisała, no to po prostu będę przyspieszał. No, jest tutaj sznurek, ale on nic nie robi. Dobra. Chciałem cię pomyśleć, co z tym zrobić. Dziękuję wam bardzo za ten odcinek. A jak macie jakieś przemyślenia na temat tego, co widzieliśmy w cutscence, bo mamy, jak on się nazywał, Tezca? Jakoś tak, wielki bóg, który niby był mądry, a potem stał się tyranem, tak? I podzielił jakby lud na dwa plemiona, tak? No i one ze sobą sobie walczyć. Jestem ciekaw, czy tym drugim plemieniem właśnie nie jest Łakcza. No ale w każdym razie dziękuję wam bardzo za ten odcinek. Jak wam się podobał, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Dziękuję wam pięknie. Do zobaczenia, wielka piona. Widzimy się już wkrótce w kolejnym odcinku Skandal. Trzymajcie się, cześć!